To już 10. spotkanie z środowiska Gdyńskiej Arki, tu na Gdyńskiej Górce, miejscu symbolicznym i kultowym dla gdynian, dla kibiców Arki. To także moment, w którym wszyscy gdynianie podziękowali Markusowi da Silvie za jego wspaniałe mecze, emocje, za bramki, które strzelał dla Gdyńskiej Arki. Stał się prawdziwą legendą gdyńskiego klubu i dzisiaj razem w imieniu wszystkich gdynian dziękowaliśmy mu za te niezwykłe emocje. Gdyńska Młodzież w Stowarzyszeniu Inicjatywa Arka, która dzisiaj mogła poczuć magię Górki, dorośli kibice, ale nie tylko, bo i również młodsi przyszli i mogli im podziękować za wiele wylanego potu na boiskach. Pan prezydent miał przyjemność wręczyć im puchary i pamiątkowe dyplomy po tym, jakie sukcesy zdobyli w poprzednim sezonie. Serce rośnie, ponieważ to młodzi zawodnicy budują fundament tego klubu. Natomiast jeszcze mocniej serce rośnie, jak zobaczyliśmy zespół dziewcząt, co jest pewnego rodzaju nowością tego miejsca. Wierzę, że kolejne spotkanie na Górce to również sukcesy najstarszych zespołów młodzieżowych, a i również tych nie brakowało w poprzednich latach. Jestem, wiadomo, z jednej strony szczęśliwy, a po drugie smutny, że wiadomo, że nie jestem tam na stadiony, ale z drugą stroną taką przywitania od kibiców to dla mnie zaszczyt. I dlatego kocham tego klubu i cała Gdynia, dlatego mi jest z tej drugiej strony jest bardzo szczęśliwy. To się okaże, to jest to samo jak ja walczyłem o to. To wiadomo, od samego początku tego nie planujesz, ale z czasem wyjdzie w praniu, tak? Ja mam nadzieję tylko, że jeżeli będą następne, żeby pomóc naszego klubu, tak jak ja pomagałem, więc dla mnie to nie ma znaczenia, będę kibicował, będę oglądał, to na pewno jest normalna rzecz, prędzej czy później może przyjdzie czas na inny, ale na razie ja mam swoje 63 i się z tego bardzo cieszę.